Halo, halo. Czy mnie dobrze słychać? Mam nadzieję, że tak. Ja jestem Liguś. Witam was, moi drodzy, po bardzo długiej nieobecności na YouTubie. Powracam do was z kolejnym materiałem typu... No właśnie. Słuchajcie, moi drodzy, nie traktujcie tego materiału może jak jakieś kolejne wydanie Liguś Info, tylko po prostu naszła mnie po prostu taka potrzeba nagrania materiału typu Vlog, w którym, prawda, mam też do przekazania wam kilka informacji, a także będzie coś, o co będę musiał się was zapytać. Nie śmiejcie się, dopiero co umyłem włosy, dlatego mi tak sterczą. Prawdą jest natomiast też to, że no, stosunkowo niedawno też się obudziłem, więc jeżeli zdarzyłoby mi się tutaj ziewać jeszcze, to bardzo was przepraszam, ale mamy godzinę 9:32, kiedy to właśnie nagrywam, także też niedawno właśnie, że dopiero wstał z wyra. Nawet jeszcze śniadanie nie zjadłem. No, także zaszła po prostu potrzeba nakręcenia vloga. No i pewnie teraz się zapytacie, skoro to vlog, to czemu ta kamerka jest w tak małej rozdzielczości? No właśnie, słuchajcie, to jest temat pierwszy, który chciałem właśnie tutaj z wami poruszyć odnośnie samej kamerki. No niestety, moja kamerka, jak pewnie wiecie, no nie nagrywa w jakości 1080, dlatego też będę zamierzał w jakiejś niedalekiej przyszłości, jeszcze w tym roku, zakupić po prostu nową kamerkę, która by już te materiały właśnie w 1080p nagrywała, przez to no te vlogi nie będą wyglądały w sposób, jaki wyglądają właśnie teraz. No sami widzicie, jeżeli to rozciągnę, no to będę jakiś taki, no niby większy, ale będzie to jakieś takie bardziej rozpikselowane. Nie wiem. Także będę miał w przyszłości zakup nowej właśnie kamerki, która by już te materiały w 1080p nagrywała, przez co też no nie zmieni się tylko sama rozdzielczość, w której nagrywam, prawda, vlogi, tylko też no jakościowo będzie to wyglądało lepiej, nie? Widzicie zresztą po mikrofonie, że strasznie tutaj światło na wal do pokoju, właśnie kamerka też jest ustawiona, no co możecie zauważyć, po właśnie zasłonach jest też ustawiona do okna po prostu, no. Taki mam niestety tutaj układ, jakby, wiecie, biurka i coś, przez to nie jestem w stanie ustawić monitora wraz z kamerką w zupełnie inne miejsce. No musi po prostu stać tutaj, więc innej opcji nie ma. No, także słuchajcie, przechodzę płynnie do drugiego tematu, ponieważ właśnie nie tutaj, nie pojawiłem się tutaj po to, żeby opowiadać wam tutaj o, wiecie, kamerce. Tylko jest pewna rzecz, która nie daje mi po prostu od dłuższego czasu spokoju, stąd też właśnie nagrywam dla was ten vlog. I to będzie rzecz właśnie, o którą muszę się was zapytać. Słuchajcie, chodzi tutaj o mojego Twitcha. Mianowicie chodzi tutaj o zmianę kontentu. Osoby, które znają mnie tutaj z YouTube'a, wiedzą, że interesuję się koleją, tak, jest to kontent, który... Wiecie, jak pewnie wiecie, staram się tutaj jakoś, może, nie wiem, promować, jest to dobre określenie. Po prostu, no, u mnie znajduje to odzew, tak? Interesuję się koleją, sami zresztą widzicie, że nagrywam tutaj, no co prawda, rzadko kiedy, no, ale jednak nagrywam tutaj różne materiały, prawda, z symulatora, maszyna, także wiecie, jako jest. I o ile tutaj na YouTubie moim znajduje to właśnie odzew, tak... Na moim kanale Twitch, może niektórzy z was nie wiedzą, że mam w ogóle Twitcha, może przez to właśnie nie wchodzicie, a przecież dosyć często zapraszam was pod koniec swoich materiałów też na właśnie mojego Twitcha, gdyż tam właśnie robię live'y. Także odnośniki do Twitcha znajdziecie pod spodem. No ale właśnie, zmiana kontentu, słuchajcie. O ile tutaj na moim YouTubie ten content kolejowo-gamingowy, to znaczy się ja to tak nazywam, ale znacie mnie z tego, że nagrywam po prostu symulatory kolejowe, jakim jest właśnie między innymi maszyna. I o ile tutaj na YouTubie właśnie to znajduje odzew, tak na Twitchu właśnie, no... Nie bardzo. Słuchajcie. No i sprawa wygląda w sposób następujący. Jakikolwiek live z maszyny, czy też z innej gry, powiedzmy Euro Truck, American Truck, bo też, prawda, nie streamuję jednej konkretnej gry, jakby, a staram się po prostu, czy staram się. Streamuję kilka gier. Streamuję gry na takie, jakie pozwala mi już 5-letni sprzęt, także no, wiadomo, sprzętowo też nie wygląda to najlepiej i nie mogę sobie pozwolić na przykład na streamowanie jakichś nowszych produkcji. No ale, słuchajcie, dosyć często właśnie na moim kanale Twitch streamuję Diablo i nie oszukujmy się, jest to gra, która jakby, czy jakby... Znaczy, jest to po prostu gra, która znajduje u mnie jednak największy odzew,
za każdym razem, kiedy streamuję Diablo, odpalam streama, zawsze ktoś na tym live'ie się jednak pojawi, jest z kim porozmawiać, a nawet jest z kim wspólnie pograć, na przykład tam polatać jakieś, wiecie, kto gra w Diablo, to nie muszę chyba mówić, czym są Greater Rifty, Nephalem Rifty i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu, no, Diablo 3 jest gry tutaj grą u mnie na Twitchu, która znajduje największy odzew. Stąd właśnie do was zapytanie. Czy zmienić po prostu swój content na Twitchu? Jeżeli byście sobie weszli teraz na mój kanał Twitch, zauważylibyście tam z całą pewnością, że kanał ten również jest utrzymany w tematyce kolejowej. Także, no, troszeczkę napracowałem się nad tym contentem. Na przykład, chcąc nawiązać właśnie do tego contentu, postanowiłem, że followerzy na przykład będą tutaj, wiecie, nowymi wagonami, natomiast subskrybenci będą właśnie lokomotywami. No, także po prostu to jest takie, sam to po prostu wymyśliłem i wiecie, jakby nie chciałbym od tego właśnie odchodzić, to co już dotychczas zrobiłem, ale no właśnie, czy starać się promować na siłę coś, co kompletnie nie znajduje tutaj żadnego odzewu, czy jednak pozostać przy tym właśnie kontencie, nic tam absolutnie nie zmieniać, ale po prostu streamować to, co znajduje właśnie u mnie odzew największy, tak? No i właśnie stąd właśnie to pytanie. Gdzieś tutaj na pewno też wyskoczy ankieta, więc tam będziecie mieli różne opcje do wyboru. Czy po prostu zamienić content z kolejowego właśnie na Diablo, tak? Które znajduje u mnie, no nie oszukujmy się, największy odzew. Po prostu jakikolwiek live z maszyny wygląda tak, że kompletnie nie ma żadnej widowni. Ja nie mam w ogóle do kogo tutaj się nawet, wiecie, odezwać. Także no, sami rozumiecie, a zupełnie inaczej w ogóle sprawa wygląda w Diablo. Tam zawsze ktoś wbije, jest z kim na czacie pogadać, jest z kim pograć, także zupełnie inna bajka. No, stąd właśnie zaszła potrzeba nakręcenia tego vloga, bo nie chciałem po prostu pozostawiać tutaj bez odpowiedzi was, przede wszystkim właśnie widzów YouTube'owych. No, natomiast dużo właśnie znajomych, czy też właśnie, no, streamerów, których gdzieś tam też znam, którzy streamują Diablo, mówią mi, że dla mnie o wiele lepiej by było, gdybym, no właśnie, zmienił ten content, także, no, przymierzam się do tego, co prawda już tam jakby coś tam kombinuję, ale no właśnie, nie wiem w końcu czego zmieniać, czy nie, dlatego też właśnie z tym zapytaniem wychodzę do was. Także wszystko, co tam do tej pory na Twitchu widzicie, zostanie najprawdopodobniej zmienione na coś, co bardziej przypominałoby właśnie którąś część serii właśnie Diablo i będzie to bardziej utrzymane właśnie kanał w takiej tematyce, tylko sami rozumiecie, nie jak właśnie będzie się to odnosiło do mojego kanału na YouTubie, no bo wiecie, ja, Liguś, jedna osoba, wejdziecie sobie na mojego YouTuba, fajny kanał z pociągami i w ogóle wiecie, wchodzicie na Twitcha, a tu niby awatar ten sam koleś, ale kanał w ogóle Diablo, no więc sami rozumiecie. Także no, po prostu nie wiem. Jest to myśl, która od dłuższego czasu nie daje mi spokoju, i czy w końcu zamieniać ten content, czy też nie. No. Także chyba powiedziałem o wszystkim, o czym musiałem. Także no, oddajcie swoje głosy. Ja najwyżej tutaj na ankiecie zobaczę, na co żeście zagłosowali. No, jest też taka opcja, o której chyba, no nawet chyba też o tym mówiłem, żeby po prostu pozostać przy tym kontencie, który robię do tej pory. W sensie nie rezygnować z tego kontentu kolejowego, ale po prostu streamuj to, co znajduje największy odzew, tak? Więc zobaczymy, jak tam zagłosujecie. Kolejna sprawa, o której też chciałbym powiedzieć, bo chyba już powiedziałem wszystko na temat zmiany kontentu. Także kolejna sprawa, o której właśnie chciałbym tutaj powiedzieć, to jest, moi drodzy, to, że w najbliższym czasie, mianowicie latem tego roku, będę planował remont, tak, remont gruntowny po prostu mojego pokoju. Także wszystko, co tutaj widzicie, zwłaszcza zasłony, no to prawdopodobnie znikną i miejmy nadzieję, pojawi się tutaj już normalnie roleta. Także no, po prostu, co chcę przez to powiedzieć? Wraz właśnie z tym remontem pokoju, no jak pewnie możecie się domyślić, no nie będę ani tworzył żadnych nowych materiałów na YouTubie, ani też robił streamów w tym czasie, no bo wiadomo, do zrobienia jest tutaj niemalże wszystko, no
Jako, że to ma być gruntowny remont, no to do zrobienia jest podłoga, sufit, ściany, kurczę, wiecie, pomalować to jako elektryka jest do zrobienia, bo na cały pokój mam tylko jedno gniazdko, a potrzebuję mieć podpięte co najmniej trzy listwy, także no, zarówno do akwarium, a w zasadzie do obu akwariumów, ponieważ posiadam dwa akwaria właśnie, komputer, tutaj jeszcze jest telewizor i takie tam, wiecie, rzeczy, więc... No, po prostu gruntowny remont. Tylko miejcie właśnie, tak jak mówię, na uwadze to, że w tym czasie z całą pewnością nie będę kręcił żadnych nowych materiałów ani ten. No. Zresztą podobnie tak jak teraz. No, nic też nie kręcę, ale to właśnie z tego względu, słuchajcie, że nadal nie wiem po prostu, jak tego OBS-a skonfigurować. I co prawda, ostatnimi czasy jakoś tak nie bardzo się interesuję tym, jak właśnie tego OBS-a ustawić w sposób taki, aby te materiały na YouTubie były w jak najlepszej jakości, żeby było mnie słychać, żeby mi nie było przerywać, a jednak żeby ta jakość obrazu i dźwięku no, była jednak jak najlepsza. No. Także nie wiem, kiedy pojawią się jakieś nowe materiały na YouTubie z maszyny. No, na to pytanie na dzień dzisiejszy nie mogę wam odpowiedzieć. No. Także wyczerpały mi się tematy na dzień dzisiejszy. Chyba nie mam wam nic więcej do przekazania. Najwyżej, jeżeli sobie coś tam przypomnę, być może znajdzie się taka rzecz, o której wiecie, nie powiedziałem, a miałem właśnie powiedzieć, także z pewnością, jeżeli coś sobie przypomnę, to na pewno ten temat poruszę właśnie w sekcji komentarzy pod spodem, także no cóż, napiszcie po prostu, co sądzicie o zmianie tego kontentu na Twitchu, czy jest to dobry pomysł, czy też pozostać przy tym, co robię do tej pory, nie zmieniać tego kontentu, a jednak streamować. To po prostu co ma największy odzew, największy odbiór, tak. No, także dajcie znać w komentarzach, jeżeli materiał się podoba, to znaczy jest to taki materiał, wiecie, typowo taki vlog, wiecie, trochę taki materiał informacyjny, więc podobać się nie musi, ale jeżeli chcecie, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie właśnie komentarz, co sądzicie właśnie o zmianie tego, zostawcie suba, puknijcie tam, wiecie, w dzwoneczka, żeby wtedy nie ominie was na pewno żaden materiał, który tutaj na YouTube'a wstawię. No. No i nie zapomnijcie oczywiście zaglądać na moje social media, do których odnośniki znajdziecie pod spodem w opisie filmu. Chciałem już powiedzieć, że pod odtwarzaczem, no. Ale jesteśmy na YouTubie, no. Także widzicie, co te streamy robią z człowiekiem, no. Dlatego też właśnie, moi drodzy, no, zapraszam was tutaj, widzów YouTube'owych, na mojego Twitcha, ponieważ tam, no nie oszukujmy się, pojawiam się dosyć, czy pojawiam się tam znacznie częściej niż tu właśnie tutaj na YouTubie. Moje live'y zaczynają się zazwyczaj o godzinie 20, prawie codziennie. Jeżeli mam czas, to po prostu odpalam streama. W zależności od tego, czy na przykład na następny dzień muszę iść do roboty, czy coś, nie? Także śledźcie moje social media, Facebooki i tak dalej, a wtedy na pewno będziecie wiedzieli, co się święci, o której godzinie są te moje live'y i czy w ogóle są. Także no, tam was właśnie zapraszam. Zaglądajcie w odnośniki pod spodem i będziecie ze wszystkim stale na bieżąco. A tymczasem z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.